Smartfony, telefony zużyte, także to mam dzisiaj przygotowane. No ja studiowałam ochronę środowiska, tak więc tutaj myślę, że bardzo ważne, zamiast wyrzucić, no to jest myślę bardzo dobrze, że ktoś odda i to trafi w takie miejsce już docelowe. No a tutaj też fajna rzecz, bo zachęta jest za te bilety do zoo, jeden bilet. Także warto, myślę, no i myślę, że tutaj już ludzi trochę się kolejki poustawiały. Te bilety chcę zabrać osoby potrzebujące do zonie, które gdzieś tam nie mogą i dlatego ich trochę więcej mam, ale dlatego też więcej ludzi musiałam ze sobą przyprowadzić przy okazji. No, myślę, że zostaną wszystkie te części wykorzystane tak jak trzeba. No nie wyląduje tu nigdzie na jakichś śmietnikach w koszu i to też jest bardzo ważne. Dzisiaj świętujemy w Wróżytkowni Dzień Ochrony Środowiska i chcieliśmy uczcić ten dzień w taki sposób, że proponujemy mieszkańcom wymianę za jeden laptop, jeden stacjonarny komputer lub też jeden tablet, albo dwa telefony zużyte, niedziałające, a może działające, będziemy mieszkańcom przekazywać bilet do zoo. Myślimy, że ta akcja będzie się cieszyła dużą popularnością, co widać zresztą, że mieszkańcy już czekali przed otwarciem Reużytkowni, żeby skorzystać z wymiany. Bardzo się cieszymy, bo telefony komórkowe są bardzo cennym źródłem metali szlachetnych, które można pozyskać. Na przykład z tony zużytych telefonów można pozyskać 300 gram złota, a nawet 2,5 kg srebra. Oprócz tego inne szlachetne metale można pozyskać z tego typu sprzętu elektrycznego. Dlatego też stawiamy dzisiaj na zużyte komórki, tablety i laptopy. Jeżeli chodzi o każdy odpad, w tym elektroodpady, bardzo ważne jest, żeby były selektywnie zebrane i przekazane do właściwych instalacji. Dzisiaj w Reużytkowni mamy partnerów, zakład komunalny, naszą spółkę, oraz Enviropol, to jest zakład, który przetwarza tego typu sprzęt, stąd też jak najwięcej możemy pozyskać informacji właśnie od naszych partnerów o szkodliwości tego typu odpadów, jeżeli trafią do środowiska, nie do właściwej instalacji. Zapraszamy mieszkańców, żeby porozmawiać trochę więcej o przetwarzaniu elektrycznego sprzętu. Dzisiaj jest ku temu szczególna okazja. Na co dzień mamy dwa punkty w Opolu. Są to punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jedna jest na ulicy Kępskiej, druga jest na Przyskoku. Tam każdy mieszkaniec Opola może przywieźć swoje odpady. Wszystkie odpady, również elektroodpady. Czy telewizor, czy telefon, czy laptop, coś się zepsuło, można przywieźć. Wszystkie elektroniczne urządzenia, które nawet są zepsute, to nadają się do recyklingu, tak? Bo to my nie mówimy o ponownym użyciu, bo to też jest bardzo ważne w tej hierarchii odpadów, więc warto na przykład telefon, który jest nam niepotrzebny, oddać komuś, kto go potrzebuje. Natomiast takie już takie odpady, które się nie nadają, są zepsute, jak najbardziej nadają się do recyklingu. Musimy po pierwsze pamiętać o tym, że każdy zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, generalnie odpady, tak? Musimy dbać o to, o nasze środowisko generalnie i po to właśnie są takie zakłady jak my, które przyjmują taki odpad, bo my wiemy, w jaki sposób go zagospodarować, tak? Każdy z mieszkańców jakiś ten odpad znajdzie w domu. Takie odpady typu odpady komunalne, no to wiadomo, że tutaj gospodarka komunalna z danego miasta tym tematem się zajmuje. Natomiast my specjalizujemy się w odbiorach zużytego sprzętu i dlatego w dniu dzisiejszym promujemy, tak? Tu jest super inicjatywa, każdy może przynieść zużyty sprzęt. Jest powtórne wprowadzenie, więc ten sprzęt ma drugie życie.